Remis z Pogonią powinien cieszyć Zabrzan, bo to goście wypracowali sobie o wiele więcej dogodnych sytuacji do strzelenia bramki i tylko dzięki doskonałej formie Tomasza Loski i dobrej obronie mecz nie zakończył się przegraną Górnika. Mieliśmy lekką przewagę, która utrzymywała się przez cały mecz. Wiedzieliśmy, że Górnik gra na swoim terenie, na swoim stadionie i że wykorzysta każdą szansę, żeby na tym zyskać. Każdą kontrę, każdą akcję, dlatego staraliśmy się grać bardzo technicznie, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Jesteśmy zadowoleni z wyniku, choć szkoda tych niewykorzystanych szans, zwłaszcza, że Górnik nie stworzył sobie takich sytuacji jak my. Czuję pewien niedosyt, jednak pomimo to oraz mrozu jestem zadowolony. To było udane i pełne emocji spotkanie. Bardzo trudne spotkanie dzisiaj. Pogoń przyjechała i była dobrze do spotkania przygotowana i tak naprawdę było widać, że mają pomysł na nas i to nie tylko na grę, ale i na stałe fragmenty gry. Nam na pewno plany pokrzyżowały dwie zmiany, które musieliśmy przeprowadzić w przerwie meczu. W takim cyklu trzydniowym jest to jednak ważna rzecz, bo możemy trochę szczególnie inaczej mieć jakiś pomysł na końcówkę meczu. Natomiast tutaj nasz sztab medyczny robił wszystko, żeby Dani i Szymon byli w stanie się grać, ale jednak ci chłopcy grali na swoją odpowiedzialność, robili wszystko, żeby wystąpić, ale ta decyzja w pierwszej połowie jednak było widać, że są nie tak, jakbyśmy wszyscy oczekiwali. Temperatura kilkanaście stopni poniżej zera sprawiła, że trójkolorowych spotkaniu z Pogonią dopingowało nieco ponad 6 tysięcy kibiców. Trójkolorowi ciągle zajmują czwarte miejsce w tabeli. Na koncie Zabrzan znajduje się obecnie 41 punktów. Kolejnym rywalem Górnika Zabrze będzie Piast Gliwice. Wyjazdowe spotkanie 26. kolejki Lotto Ekstraklasy odbędzie się w sobotę 3 marca o godzinie 20:30.